Kosztują one nas w samej Europie aż prawie 8 miliardów euro. Jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, podczas kryzysu migracyjnego blisko 14 tysięcy osób monitorowało nasze granice. A na świecie jest coraz więcej osób, które głodują. Teraz jest to blisko 800 milionów ludzi. Co my z tym robimy? Jeżeli chodzi o leśnictwo, wykrywamy pożary nawet przed ich pojawieniem się. Jeżeli chodzi o obronność, monitorujemy granice, dzięki czemu jesteśmy w stanie zmniejszyć ilość funkcjonariuszy nawet 10-krotnie. A rolnictwo, zwiększamy efektywność płodów rolnych nawet o 15%, przy mniejszym wykorzystaniu nawozów nawet o 20%. A czym jest nasze rozwiązanie? Jest to sterowiec stratosferyczny, latający autonomicznie. Jest to jedyne rozwiązanie, które jest w stanie dostarczać dane w czasie rzeczywistym. Nasze rozwiązanie łączy zalety satelitów, lotnictwa oraz dronów. A konkretnie 4 razy wyższą rozdzielczość niż satelity, 16 razy większy obszar obserwacji niż samoloty, cały rok w powietrzu przy zerowej emisji CO2. Początkowo naszym rynkiem jest rynek zobrazowań danych satelitarnych, a konkretnie zobrazowania Ziemi. Rynkiem dostępnym dla nas po około 5 latach jest to rynek 31 milionów dolarów. Stratolite jest obecne w wielu obszarach. My na początku koncentrujemy się tylko na 4. Już teraz rozmawiamy z liderami tych branż w Polsce, dzięki czemu jesteśmy w stanie lepiej poznać ich wymagania i zaadresować do nich problem. Aby lepiej zrozumieć nasze rozwiązanie, wyobraźmy sobie, że podczas jednego przelotu takiej platformy jesteśmy w stanie robić wiele rzeczy naraz. Nie tylko jesteśmy w stanie monitorować las przeciwpożarowo, ale również jesteśmy w stanie śledzić żyjące tam zwierzęta, czy sprawdzać kondycję tego lasu. Docelowo chcemy stworzyć sieć takich platform, która będzie w stanie świadczyć usługi w wielu obszarach naraz. Już teraz wykonaliśmy pierwsze badania w stratosferze oraz stworzyliśmy własny autorski system łączności dalekodystansowej. Potrzebujemy 1 miliona euro na około 18 miesięcy, dzięki czemu wykonamy kolejne badania i stworzymy MVP, który będzie w stanie generować pierwsze przychody. Dlaczego teraz? Ponieważ technologia na to pozwala, rynek rośnie, a planeta nie poczeka. A dlaczego my? Ponieważ jesteśmy zespołem kompletnym. Mamy wykształcenie zarówno techniczne, jak i biznesowe. A dodatkowo jesteśmy wspierani przez grono ekspertów, dzięki którym łatwiej osiągnąć nasz cel. Stratolite. Pomagamy patrzeć, żeby inne pokolenia mogły widzieć. Dziękuję. Dołączają również pozostali członkowie. Może sobie członek i członkini, tak to nie mówić. I dam was jeszcze jeden mikrofon, żebyście mogli odpowiadać sprawnie na pytania. Jeżeli jak rozumiem jest gotowe, tak jest, Łukasz Jakoński jest gotowy, a więc możemy rozpocząć odliczanie. Dziękuję za prezentację. Jaki jest wasz model monetyzacji? Nasz model monetyzacji to są głównie umowy z B2B i B2G. Tak, aby te podmioty, które rzeczywiście potrzebują takich danych, mogły je dostawać. Jeżeli chodzi o to, jaki konkretnie będzie system płatności, będzie to zależeć od tego, jak będą chcieli korzystać z tej usługi nasi early adopters. Jeśli jeszcze mogę tutaj dodać, to tak, będziemy mieli różne źródła przychodów. Planujemy zarabiać na sprzedaży surowych danych, ale nie tylko. Dodatkowo realizować badania, dostarczać analizy, opracowania, no i w efekcie też zbudować platformę, która będzie gromadziła wszystkie dane, zwłaszcza też historyczne, bo tutaj też dużą przewagą jest to, że będziemy zbierać te dane i wraz z czasem. Może jeszcze dodam, że generalnie naszym docelowym pomysłem jest stworzenie sieci, czyli powiedzmy wielu sterowców, które krążyły na przykład po Polsce. Dzięki czemu byśmy mieli bardzo dużo danych, powiedzmy, satelitarno-lotniczych, które jesteśmy w stanie wykorzystywać, sprzedawać w różnych obszarach. Nie tylko, powiedzmy, dla parków czy lasów państwowych, ale też dla rolnictwa, urzędów miejskich, czy generalnie wszystkich tych, którzy są zainteresowani takimi usługami. Dwa szybkie pytania, krótkie. Ile obecnie takich sterowców, oczywiście nie waszych, tylko na przykład konkurencji robiących rozpoznania obrazu lata w przestrzeni na tę kulę ziemską? A drugie pytanie, przedstawiliście około 7 czy 8 domen takich, na których chcielibyście się skupić, która z nich jest najważniejsza dla was?
Okej, to może na początku, jeżeli chodzi o latające sterowce, nie ma żadnych. Są dopiero firmy, które robią badania, które zaczynają tworzyć badania, żeby stworzyć taki produkt. Więc jeżeli chodzi o latających, to nie ma. Mówimy oczywiście o sterowcach stratosferycznych, czyli latających w stratosferze ponad 20 km nad ziemią. Takich rozwiązań na rynku nie ma. Okej, a można powtórzyć drugie pytanie? Która domena produktowa jest najważniejsza, czy który obszar? Tam przedstawiły się różne, rolnictwo, obronność. Tak, to na początku, tak jak powiedziałem, koncentrujemy się na trzech, czyli lasy i parki narodowe, rolnictwo oraz obronność. Tak, to są trzy, które chcemy... A ile takich stanowców trzeba mieć, żeby skoverować obszar Polski i ile by to kosztowało? Żeby skoverować cały obszar Polski, to około kilkudziesięciu, to zależy od technologii. Na razie jest to kilkadziesiąt, powiedzmy wraz z rozwojem technologii będzie to mniej. Okej, okay, no bo waszą konkurencją są satelity, tak? 10. I jaka jest tutaj wasza przewaga? Nasza przewaga jest taka, że dostarczamy dużo wyższej jakości danych. Zobrazowania satelitarne o 10-krotnie nawet lepszej rozdzielczości niż standardowe satelity. Jest pytanie z sali, ale już po 3 minutach. Przepraszam, nie padła odpowiedź na to pytanie, ile kosztuje sterowiec? Koszt jednego sterowca. W tym momencie jesteśmy na etapie badań i rozwoju. Tak jak wspomnieliśmy na prezentacji, potrzebujemy około 1 000 000 euro na 18 miesięcy, aby stworzyć model MVP. W dalszym etapie szacujemy, że koszt sterowca miał być około 1 000 000 złotych. Bez aparatury optycznej. Bardzo dziękujemy i prosimy o brawa. Romantyczna wizja, tak się mówiła. Bardzo z tymi sterowcami przypominają się zdjęcia wielkich maszyn i statków latających. Chyba to były najbardziej romantyczne maszyny latające, takie tylko człowiek stworzył. A teraz, drodzy Państwo, kolejny zespół. Tym razem ten zespół naukowców opracował prosty podobno test diagnostyczny, pozwalający na skrócenie oceny skuteczności leku z 8 do 2 tygodni w oparciu o własny patent. IMOT. A przemawiać będzie? Cześć, nazywam się Monika Wiata. Okej, okay, jest prezentacja już uruchomiona, a więc 3 minuty, czas start. Powiem Wam dziś o teście diagnostycznym, którego celem jest 4-krotne przyspieszenie oceny skuteczności terapii przeciwdepresyjnej. Jakiś czas temu chodziła pogłoska, że z krokli krwi można zbadać wiele rzeczy. Dziś wiemy, że jest to niemożliwe. Jednak na podstawie naszych badań naukowych my wiemy, że tę jedną rzecz, o której Wam dziś opowiem, akurat można. Czy jest wśród Was ktoś, kto nie zna osoby chorej na depresję? Ja znam. 12 lat temu zdiagnozowano depresję u mojego męża. Gdy problem depresji poznałam w domu, uświadomiłam sobie, jak ciężką i niebezpieczną chorobą jest depresja. Wiem również, że problem ten dotyka nie tylko chorej osoby, lecz również ma wpływ na jego rodzinę oraz najbliższe otoczenie. Wyobraźcie sobie, że człowiek, najczęściej młody, wszystko widzi w czarnych barwach, uważa, że jest w sytuacji bez wyjścia, nawet kiedy obiektywnie wszystko w jego życiu układa się dobrze. Jedyną ulgą oraz rozwiązaniem wydaje mu się samobójstwo. To sprawia, że co 40 sekund ktoś na świecie popełnia samobójstwo. Na początku moich badań naukowych marzyłam o odkryciu nowego leku. Jednak uświadomiłam sobie, że na rynku dostępne jest ponad 100 różnych substancji o udowodnionym działaniu przeciwdepresyjnym, więc to nie kolejny lek jest potrzebny. Aktualnie terapia dobierana jest metodą prób i błędów, a ocena skuteczności pojedynczego leku trwa 8 tygodni. Jednak w tym czasie prawie 60% pacjentów rezygnuje z terapii. Sytuacja nie wygląda również dobrze dla pozostałych pacjentów. Czy widzicie, dla ilu pacjentów obecny system nie działa? Badania naukowe, które prowadzę, mogą pomóc rozwiązać ten problem. Odkryłam nową, nieznaną wcześniej w depresji ścieżkę sygnałową oraz kluczowe biomarkery, które monitorując we krwi pacjenta będziemy w stanie przewidzieć, czy dana terapia jest odpowiednia, czy lepiej byłoby szybko zmienić lek na inny. Tym samym będziemy w stanie 4-krotnie przyspieszyć ocenę skuteczności terapii i skrócić ten najgorszy czas oczekiwania, kiedy podejmowane jest najwięcej prób samobójczych. Nasz model zaczynamy od B2B, a następnie rozszerzymy sprzedaż do B2C. Aktualnie szacuje się, że liczba chorych na depresję w Polsce wynosi 4 miliony. Na świecie jest to aż 280 milionów osób. Wartość rynku wynosi 56 miliardów dolarów i nieustannie rośnie.
szacuje się, że w 2030 przekroczy 130 miliardów dolarów. Na rynku nie ma żadnej konkurencji bezpośredniej, a nasza technologia jest pierwsza na świecie i chroniona zgłoszeniem patentowym. Nasze badania trwają już długo. Włożyliśmy w nie mnóstwo serca oraz środków pozyskanych z grantów badawczych. Aktualnie rozpoczynamy badania na próbkach od pacjentów i staramy się pozyskać samodzielnie finansowania na kolejne kroki. Szukamy partnera, który razem z nami prowadzi rozwiązanie na globalny rynek i osiągnie pierwsze zyski w 2029. Umiejętności mojego zespołu są komplementarne. Mamy świadomość naszych mocnych i słabych stron. Będziemy korzystać z porad ekspertów oraz wsparcia najlepszego instytutu w Polsce. Wielkie brawo. Temat niezwykle ważny. Pozostała część ekipy dołącza na scenie. A więc no teraz jury ma zadanie odpowiednie pytania sformułować. Zacznie Eliza Kluczkowska. Czas start. Czas start. Chciałam zrozumieć, gdzie jesteście i czego potrzebujecie w tym momencie. Powiedzieli, że potrzebujecie pieniędzy, jaka to jest kwota, jakie macie następne milestones. To tak, jesteśmy na etapie potwierdzania naszej technologii na próbkach od pacjentów. Jesteśmy po etapie badań translacyjnych i aktualnie i staramy się również o dofinansowanie z grantów na przeprowadzenie badań klinicznych. Chcielibyśmy na przykład złożyć wniosek do Agencji Badań Medycznych. To, czego potrzebujemy, to właśnie partnera, który nam pomoże prowadzić to rozwiązanie na globalny rynek. W tym momencie czekamy na wyniki grudniowe grantu NCBR, gdyż staramy się jak najwięcej we własnym zakresie sfinansować tych badań. Kolejne pytanie od Oli. Kto kupuje taki test? Jak to działa? To lekarz, który prowadzi terapię, kupuje taki test? Jakby, czy to jest self-service pacjenta? Jak to? Naszym końcowym odbiorcą będzie pacjent, jednak test zostanie zarekomendowany przez lekarza pacjentowi. Będziemy również się starać o to, żeby nasz test był refundowany przez NFZ w przyszłości. Pytanie kolejne? Tak. W którym miejscu, jeżeli chodzi o tą ochronę własności intelektualnej, macie patenty już? Mamy zgłoszenie patentowe. Jedno zgłoszenie patentowe, okej. I to jest, a tam jest jeszcze software wokoło tego, czy to jest tylko hardware? To jest tylko hardware. Półtorej minuty. Czy ktoś jeszcze z jury ma pytanie? Maciej Polak. Jeżeli ktoś z publiczności, to proszę się naszykować już. Zachęcamy też publiczność, ale jeżeli publiczności nie ma, to ja mam takie pytanie. Rozumiem, że jesteście całkiem świadomi tego bliskości, prawda, Teranosa, testu z jednej kropli krwi i tak dalej. Jak zamierzacie odcinać się od tego komunikacyjnie i marketingowo i podkreślać to, że to nie jest kolejna tego typu historia? Znaczy, wydaje mi się, że choć to rzutuje PR-owo, to technologia nasza jest całkiem inna, łączy nas materiał, czyli krew. Zaczynamy od żyły łokciowej i dużej ilości krwi w diagnostykach, ale później przechodzimy faktycznie B2C. Jednym z naszych partnerów, z którymi pracujemy, jest Masdiag, który już wykonuje badania z kropli krwi i ma w tym doświadczenie, nie stwarza mu to żadnych problemów w komercjalizacji i chcemy po prostu wykonywać takie proste i sprawdzone testy jednego biomarkera. W zasadzie to nie wiem, czy będziemy musieli się PR-owo odcinać, ale jeśli tak, to wymyślimy na to strategię. Dobra, ostatnie pytanie. Czy wy weszliście z tym projektem do Szkoły Pionierów, czy on, rozumiem, że... Tak, weszliśmy tak, całą trójką, weszliśmy z tym projektem do Szkoły Pionierów. 12 sekund, ktoś z sali? Bardzo dziękujemy w takim razie. I prosimy o brawa. Pozostajemy, kochani, przy Health Tech. Kolejny zespół to... Spektrum, a ja nazywam się Maciej Szymczyk. A nie, poczekajcie, najpierw ja. Może zająć miejsca. Panowie, bowiem Spektrum to jest kolejny zespół. Pracuje nad aplikacją do diagnozy złośliwości nowotworów piersi dla szpitali. Poznajcie ich rozwiązanie. Macie panowie 3 minuty, czas start. Dzień dobry. Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwu zaprezentować Spektrum, czyli program do diagnozy złośliwości nowotworu piersi oparty na sztucznej inteligencji.
Średnio 1 na 8 kobiet w którymś momencie swojego życia usłyszy straszną diagnozę o nowotworze piersi. Naszą misją jest walczenie z tą chorobą poprzez przyspieszanie procesu diagnozy przy jednoczesnym podniesieniu jej dokładności. Jest to potrzebne, ponieważ do 2040 roku na świecie zabraknie aż 100 tysięcy onkologów, a już teraz koszty niepotrzebnie wykonywanych biopsji to aż 4 miliardy dolarów jedynie w Stanach Zjednoczonych. Na te problemy odpowiada Spektrum, które już na etapie prototypu przetestowanego na prawdziwych zdjęciach medycznych cechuje się dokładnością na poziomie 90%. Ale co tak naprawdę robi Spektrum? Według zaleceń medycznych WHO każda kobieta powyżej 30 roku życia powinna uczęszczać na coroczne, rutynowe badania piersi za pomocą USG. Lekarz przeprowadza więc takie badanie i wybiera odpowiednie zdjęcie, które wgrywa do programu Spektrum. Jako wynik otrzymuje procentowe prawdopodobieństwo złośliwości nowotworu, co może być kluczowe przy decyzji na temat przyszłej biopsji. Nasz pomysł został dogłębnie zwalidowany w środowisku zarówno onkologów, jak i radiologów. A Spektrum ma aż 2 główne kanały generowania wartości. Pierwszym z nich jest oszczędność czasu i pieniędzy na niepotrzebnie wykonywanych biopsjach i złych decyzjach lekarza, a drugim kanałem jest zintegrowana baza danych gromadząca obrazy z USG w jednym miejscu, w jednym formacie. Popyt na takie rozwiązanie podkreślił sam prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, profesor Piotr Rutkowski. Taka baza danych pozwala również na to, żeby nasz model biznesowy był w pełni samonapędzający się. Tym więcej szpitali korzysta z naszej aplikacji, tym więcej mamy danych. Przez to algorytm nieustannie się polepsza, jednocześnie zachęcając kolejnych konsumentów do kupna. I koło się zatacza. By wdrożyć Spektrum, planujemy nawiązać współpracę z małymi, prywatnymi klinikami otwartymi na innowacje. Dzięki tym umowom pozyskamy od nich dane, przy pomocy których ulepszymy nasz algorytm i poddamy go weryfikacji przez tak zwane adjudication board, czyli radę renomowanych specjalistów, którzy dadzą zielone światło na wdrożenie Spektrum i uwiarygodnią nas w oczach przyszłych klientów. Potem zaczniemy sprzedawać Spektrum w modelu licencyjnym, najpierw do prywatnych klinik, aby wreszcie dokonać ekspansji na publiczną służbę zdrowia w Polsce i za granicą. Na ten cel potrzebujemy 500 tysięcy euro w krótkim terminie i 2,5 miliona euro w dłuższym okresie. Na koniec krótko o tym, kim jesteśmy. Ja nazywam się Maciej Szymczyk i odpowiadam za stronę techniczną i organizacyjną projektu, natomiast Adam Siemiątkowski zajmuje się relacjami z branżą medyczną i stroną naukową. Pierwszym poszerzeniem zespołu będzie zbudowanie teamu deweloperskiego. Minął czas. Dziękujemy bardzo, panowie. Teraz pytania od, mam nadzieję, z publiczności, która będzie ważna, pytanie zadać, ale najpierw jury. Łukasz Dziekoński, widzę, że zaczyna. Czas start. Jaki macie pomysł tak naprawdę go to market z tym produktem? Dobre pytanie. Na początek planujemy... Czas start. Planujemy, aby za pomocą własnego networku, znajomości nawiązać pierwsze współprace z mniejszymi klinikami. Przykładowo Adam był w przeszłości i ciągle jest stażystą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, przez co już teraz mamy pewien network, który planujemy poszerzać i to będzie tak naprawdę samoprzyspieszający proces, bo z każdym kolejnym szpitalem będzie jakoś wzrastała nasza rozpoznawalność, a my planujemy po prostu sami odzywać się do potencjalnych klientów. Słuchajcie, taki temat gromadzenia bazy danych jakby obrazów medycznych to jest znany temat i wiele graczy próbowało go ograć. Pytanie, jak rozwiążecie temat w ogóle przechowywania danych medycznych i czym się będzie się wyróżniać tych dużych globalnych graczy, którzy takie bazy próbują zbudować? Okej. To tak naprawdę wszystko zaczyna się zmieniać w takich krajach jak Polska, dlatego że zaczynamy mieć lokalne serwerownie takich chmur jak Amazon Web Services i takie rozwiązania są powszechnie uznawane za bezpieczne i Amazon zabezpiecza na poziomie prawnym dane
przed potencjalnymi wyciekami i atakami. Dodatkowo jest w tym momencie bardzo rozwinięta branża cybersecurity, która umożliwia jeszcze lepsze szyfrowanie danych, co ostatecznie pozwala na to, że nawet w sytuacji bardzo mało prawdopodobnego wycieku lub ataku, dane dalej są zaszyfrowane i bezpieczne do właściwie maksimum. Co więcej, planujemy anonimizować te dane tak, że my nie potrzebujemy danych pacjentek osobistych, a jedynie zdjęć i wyniku diagnozy, tak aby lekarz miał później do tego dostęp, a nasz algorytm mógł się trenować. Ja powrócę do mojego ulubionego pytania. Rozumiem, że wy też weszliście z tym projektem wcześniej, go wymyśliliście nie w Szkole Pionierów. W takim razie, co się wydarzyło w ciągu tych 2 miesięcy? Gdzie się rozwinęliście? Właściwie to weszliśmy z projektem o tej samej nazwie i z tą samą koncepcją, ale przez ten czas zmienił się o niemalże 180 stopni, bo początkowo Spektrum miało być podobną do wielu innych istniejących na rynku aplikacją do analizy danych z obrazów mamograficznych i właśnie to doświadczenie w Szkole Pionierów, analiza konkurencji, tworzenie własnego modelu biznesowego uświadomiło nam, że być może takie rozwiązanie nie do końca jest potrzebne i są już takowe na rynku, więc zmieniliśmy to na rozwiązanie, które celuje raczej w niszę, która i tak jest dużą grupą kobiet i pozwoliło nam to zwalidować nasz pomysł do tego stopnia, że wierzymy w jego sukces. Tak, doprecyzuję, że chodzi o badania USG, które również są troszeczkę wężej stosowane niż mamografia, ale tu jest spora luka w rynku. Co więcej, jest pewna grupa kobiet, u których mamografia w ogóle nie działa, a trzeba wykonywać USG. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy panowie. No i ostatni zespół, który też będzie się prezentował. Zestawienie dzisiejsze zamyka aplikacja rehabilitacyjna dla osób po amputacji kończyn z dostępem do konsultacji live z fizjoterapeutą. Zapraszam zespół Care to Move. Brawa dla nich. Jesteście, że gotowi, prezentacja jest, a więc 3 minuty, czas start. Cześć, nazywam się Kasia. A ja Paweł i dzisiaj opowiemy Wam o projekcie Care to Move. Jako protetyczka narządu ruchu niejednokrotnie tworzę dla moich pacjentów fantastyczne ręce pieniczne, warte dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych, a potem orientuję się, że ich nie używają. Dzieje się tak, ponieważ w Polsce pacjenci generalnie mają problem, ponieważ po amputacjach nabywają przykurczyn mięśniowych, a pacjenci, którzy posiadają protezy, nie są uczeni, jak z nich korzystać. Dzieje się tak, ponieważ w Polsce posiadamy tylko jedno specjalistyczne centrum rehabilitacji dla osób po amputacjach, natomiast czas oczekiwania na rehabilitację z NFZ wynosi od 2 do 5 miesięcy. To jest stanowczo zbyt długi okres czasu, żeby pacjenci mogli łatwo poradzić sobie później ze swoimi nowymi protezami. Natomiast koszt prywatnej fizjoterapii wraz z dojazdem to średnio 250 zł za wizytę. Warto dodać, że sam dojazd potrafi zająć nawet 3 godziny. Chcemy zwiększyć jakość i dostęp do procesu rehabilitacji, obniżając równocześnie jego koszty poprzez digitalizację. Naszym rozwiązaniem jest aplikacja umożliwiająca zdalną rehabilitację osobom amputowanym i zaprotezowanym. Natomiast nasze rozwiązanie oferuje możliwość łatwego kontaktu, kontroli postępów leczenia ze swoim osobistym rehabilitantem, fizjoterapeutą, oraz dostęp do bazy wiedzy i indywidualnie dobranych filmów instruktażowych, ćwiczeń, do których można wrócić w dowolnym momencie. Po przejściu pandemii posiadamy coraz większe zaufanie do telemedycyny, jak zresztą było dzisiaj wspomniane. Natomiast wzrost zachorowań na cukrzycę, w tym momencie 70% amputacji spowodowanych jest cukrzycą. Ten procent wzrasta z roku na rok, natomiast z roku na rok również posiadamy coraz więcej osób amputowanych w kraju i na całym świecie tak naprawdę, a kryzys ekonomiczny oraz wysoka inflacja sprawiają, że sięgamy po coraz bardziej ekonomiczne dla naszego portfela rozwiązania. W samej Polsce żyje ponad 250 tysięcy osób amputowanych. Natomiast zakładając rozwój naszego produktu na inne rynki i grupy docelowe, będziemy w stanie docierać do nawet 370 milionów osób w Europie. Wyróżniamy się na tle konkurencji jako rozwiązanie, które jest zarówno przystępne cenowo, jak i bardzo niewymagające dojazdu oraz elastyczne. Nasz model, oparty o subskrypcję miesięczną, sprzedawaną indywidualnym użytkownikom, będzie mógł być sprzedawany we współpracy z centrami protetycznymi jako produkt komplementarny do protezy, a także na rynkach zagranicznych jako aplikacja na receptę.
Już dziś tworzymy MVP w formie newslettera, a w przyszłym roku chcielibyśmy rozwinąć naszą aplikację, pozyskać pierwszych klientów, zatrudnić pierwszego fizjoterapeutę, a w przyszłości wychodzić na inne rynki docelowe, inne grupy schorzeń oraz wykorzystać sztuczną inteligencję do naszego rozwiązania. W tym celu chcielibyśmy pozyskać 1 000 000 zł, które wykorzystamy na pozyskanie ponad 6 000 klientów i wygenerowanie przychodu rocznego na poziomie 7 000 000 zł. A to wszystko dzięki naszemu zespołowi o komplementarnych doświadczeniach biznesowych. Kasia również jest prototyczką z międzynarodowym doświadczeniem. Już teraz zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie walidujemy nasze MVP. Dziękujemy bardzo i zachęcamy do zadawania pytań. Dołącza reszta zespołu. A Żywin ma czas na, ma teraz ten czas na zadawanie pytań. Już rozumiem, że Eliza zaczyna od swojego pytania. Czas start 3 minuty. Chciałam zapytać się trochę o konkurencję. Jak macie zmapowaną, trochę mi tego gdzieś zabrakło. Okej, no właśnie, czy nie ma takich aplikacji, które już coś takiego robią? Jeśli chodzi o aplikacje skierowane do amputowanych, to takich aplikacji zupełnie nie ma. Naszą konkurencją, tak jak tutaj wskazaliśmy, są fizjoterapeuci. Jednak z NFZ-u są te problemy, o których wskazaliśmy, czyli trudna dostępność czasowa. Natomiast fizjoterapeuci prywatni są od nas drożsi. A jak wasza aplikacja dostosowuje się do tego, że osoba po amputacji też może mieć jakieś ograniczenia ruchowe? Chodzi mi o wykorzystanie tej aplikacji przez taką osobę. Generalnie jakby to nie jest dość duży problem, dlatego że zakładamy, tworząc nasze ćwiczenie, czy tworząc nasze instruktaże, jakie ograniczenia, wiemy to, bo pracujemy z tymi pacjentami, wiemy jakie oni mają ograniczenia i potrafimy stworzyć tak proste instrukcje, które dla nich będą rozwojowe i będą pomagały im wrócić do zdrowia, ale równocześnie będą bardzo bezpieczne i możliwe do wykonania w domu. Czy odpowiedziałam, czy jeszcze coś dopowiedzieć? Na przykład, nie wiem, taki etap rejestrowania się w tej aplikacji w przypadku, gdy mamy osoby z bardzo dużymi ograniczeniami ruchowymi. W jaki sposób rejestracja wpływa, znaczy ograniczenia ruchowe wpływają na rejestrację? Chodzi mi o to, jak taka osoba miałaby przejść przez taką rejestrację w przypadku solidnych ograniczeń ruchowych. Rozumiem, że telefony obecnie posiadają różnych tam asystentów głosowych i tak dalej, ale w jaki sposób wasza aplikacja rozwiązuje tego typu problemy? To znaczy, my chcemy stworzyć aplikację webową, która też będzie dostępna z poziomu komputera, z poziomu laptopa i jednym z naszych priorytetów jest to, żeby też znając te ograniczenia, żeby nasza aplikacja była jak najbardziej dostępna. Pół minuty. Czy pytania z publiczności? Czy 150 zł obejmuje też koszt pracy fizjoterapeuty? Czy 150 zł obejmuje koszt pracy fizjoterapeuty? Tak, jak najbardziej. 150 zł jest już wliczonym kosztem pracy fizjoterapeuty, całej aplikacji i funkcjonowania całego systemu. Natomiast jeszcze dodamy, że ta cena to jest na razie nasza hipoteza, którą też już sobie postawiliśmy i będziemy weryfikować z rynkiem za pomocą MVP. A jakiej wielkości jest rynek? Nasz rynek w Polsce mamy 250 tysięcy osób amputowanych i chcielibyśmy w przeciągu 5 lat dotrzeć do 3% tego rynku. Już się czas skończył. Bardzo dziękuję wam za No i to poważny temat, który się zajęliście. Wszystkie, które dzisiaj były prezentowane. Zdjęłem zegarek, ponieważ reżyserka zapomniała obliczać czasu. Ale na szczęście dobry prowadzący ma ze sobą stopę, który może się posiłkować. Dobrze, kochani, za nami już 8 prezentacji, w 2 turach po 4 prezentacje zespołów, które przygotowywały je, albo też przygotowywały w trakcie Szkoły Pionierów PFR 5 jej edycji. Przypomnę, że również i publiczność zgromadzona na sali będzie mogła głosować w części networkingowej naszego spotkania. I wskazywać swoje wybory. A teraz jeszcze jedna niespodzianka. Drodzy Państwo, wystąpienie wyjątkowego gościa, którego chciałbym zaprosić na scenę, Pawła Sierkiewicza, CEO Telemedii. Mam prezentację. To jest taki nawet pilot, by można wykorzystywać. Cześć, jestem Paweł, też kiedyś byłem pionierem. Dużo było o zdrowiu, a chciałem wam opowiedzieć o tym, czego się nauczyłem w ostatnich latach i w sumie co chciałbym wiedzieć, jakby ktoś mi kiedyś powiedział na kawie albo tutaj w kampusie. Dlaczego warto mnie posłuchać? Być może dlatego, że
W zeszłym roku zostaliśmy wybrani na przykład przez kilka takich gazet czy judgerów branżowych jak Financial Times. Zostaliśmy wybrani na 37. miejscu jako najszybciej rozwijająca się spółka w Europie. Podobnie Deloitte wskazał nas jako druga z Polski, siódma w centralnej Europie jak najszybciej rozwijająca się spółka. I opowiem wam, co uważam, że sprawia, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. A co, gdybym wiedział wcześniej, może sprawiłoby, żebyśmy byli wyżej jeszcze w tych rankingach. Czym zajmuje się Telemedii? Telemedii jest, nazywamy się operatorem medycznym. Pomagamy firmom B2B głównie w lepszym dostarczaniu usług zdrowotnych dla ich pacjentów. Czyli naszymi na przykład klientami są firmy ubezpieczeniowe, ale i inne firmy B2B, które w jakikolwiek sposób mają coś wspólnego ze zdrowiem w swoich usługach. Jeżeli już po dzisiejszych pitchach wyjdziecie na rynek, okaże się, że sprzedajecie i wasze hipotezy się sprawdzają, pozyskacie pewnie finansowanie. I wspólną cechą nas wszystkich, startupów i firm technologicznych, jest to, że główną częścią kosztową naszego P&L-a, czyli naszych finansów, są ludzie. Trochę opowiem wam o tym, jak już będziecie mieli te pieniądze na koncie, w jaki sposób nie wydać ich źle, rekrutując, albo trochę lepiej, dlatego że to będą wasze największe decyzje, które musicie zrobić. Przepraszam. Kiedy będziecie musieli w ciągu na przykład 6 miesięcy zatrudnić 100 osób, dlatego żeby szybko rosnąć i spełnić wasze założenia, w które inwestorzy uwierzyli, a wy również, składając tą obietnicę inwestorom. Największym problemem, uważam, jest komunikacja, czyli dopasowanie tych ludzi, których zapraszamy do siebie, do organizacji i to, kogo my potrzebujemy. I największy problem z komunikacją jest, jak na cytacie, założenie, że w ogóle... Największy problem z komunikacją jest założenie, że ona miała miejsce. Przykład dam, jeżeli rekrutujemy project managera, to co dla mnie znaczy project manager? To może znaczyć totalnie co innego niż dla osoby, która przychodzi do mnie do pracy. I jeżeli nie postawimy tej komunikacji na samym początku, tylko będziemy ją prowadzić przez 3-6 pierwszych miesięcy, kiedy ta osoba jest w organizacji, tracimy nie tylko czas tej osoby, nasz, pieniądze, ale tracimy przede wszystkim to, co jest najważniejsze, czyli koszt alternatywny. Co by się stało, gdyby jednak to była dobra osoba, która przyszła do nas do organizacji? Gdzie byśmy byli jako firma, kiedy byłaby to dobra decyzja rekrutacyjna? A więc co rozumiem przez komunikację, kiedy teraz przygotujemy ludzi? To jest przede wszystkim dobrze wiedzieć i komunikować, jakie są wartości naszej firmy. Jacy my naprawdę jesteśmy, bo jeżeli zatrudniamy ludzi ze względu na to, że oni mają jakąś umiejętność, ale mogą nie pasować do organizacji, to będzie za mało. Jaka jest definicja tej roli? Co dla mnie znaczy project manager, a co znaczy project manager dla osoby, która przychodzi do naszej organizacji? Opowiem wam historię, kiedy mieliśmy taki jeden z bad hire'ów, czyli takich nietrafionych rekrutacji w przypadku pracowników z zagranicy. To był dział sprzedaży w Hiszpanii. I okazywało się, że nie komunikowaliśmy do końca sobie tej definicji roli i tego, w jaki sposób pracujemy. Skończyło się na tym, że przychodziliśmy co miesiąc, robiąc takie sprawdzenie, no dobra, gdzie jesteśmy, gdzie powinniśmy być. Dobra, jeszcze się nie udało, ale spokojnie, już niedługo się uda. Przychodziliśmy kolejnym miesiącem, nie udało się, spokojnie się uda, tu jest coraz więcej firm, z którymi rozmawiamy, będzie w porządku. Tak kolejne miesiące, no aż pożegnaliśmy się po zbyt długim czasie i poszliśmy na rynek, można powiedzieć, sprawdzić te wszystkie firmy, które były w CRM-ie. Okazało się, że połowy tych firm tam nie było tak naprawdę. Te firmy już dawno powiedziały, że niestety nie jesteśmy zainteresowani usługą i to nas bardzo dużo kosztowało. Dlatego, żebyśmy zrobili to sprawdzenie wcześniej, gdybyśmy wcześniej mieli zdefiniowane, czego od siebie oczekujemy, to pewnie to mogłoby nie mieć miejsca. Do tego dodam wam, że zwalnianie ludzi za granicą może być bardzo kosztowne, dlatego że są różne jeszcze legislacje, które na przykład dają, na przykład w Hiszpanii tak jest, oprócz tego, co macie zapisane w umowie, to jeszcze rząd daje dodatkowo 2 miesiące gwarantowanej pensji, za którą oczywiście wy musicie zapłacić. Warto takie rzeczy wiedzieć wcześniej. I kolejne założenie, z którym ludzie wychodzą, jest taka... startupowcy, z którym wychodzą, jest takie podejście: ja nie muszę się na tym znać, bo po to zatrudniam specjalistę, żeby on się na tym znał. I to jest bardzo kosztowna lekcja, bo nie trzeba znać się na jakimś fachu, żeby mieć ciekawość, jak to działa i po prostu z boku móc ocenić, czy ktoś po prostu robi robotę, czy jej nie robi. To jest trochę jak, nie trzeba być specjalistą od SEO,
żeby zobaczyć, czy jak często ktoś robi jakieś działanie, a jak często napotyka na jakieś problemy. Jak często... naprawdę ile coś mu zajmuje w pracy. Ciekawość to nie jest mikromanagement. Polecam wszystkim, żeby być ciekawym i wiedzieć, co się dzieje na poziomach minus 1, minus 2 i żeby taką samą ciekawość mieli wasi pracownicy, wasi menadżerowie, którzy są pod wami. Bo to jest akurat powiedzenie, które bardzo lubię powtarzać. Albo trzymamy coś w garści i mamy nad czymś kontrolę, albo trzymamy kciuki, że coś się uda. No i na trzymanie kciuków to jest rzucanie kostką. Bardzo często się to nie udaje. Więc, jeżeli zatrudniamy ludzi, bardzo ważne jest postawić ramy tam, gdzie trzeba i zostawić wolność tam, gdzie trzeba. I teraz to, gdzie trzeba, to jest to kluczowe pytanie, które musicie sobie zadawać. Ale to nie jest takie trudne. No tutaj to są ramy tam, gdzie trzeba i wolność tam, gdzie trzeba. Ramy to boisko, wolność, w różny sposób możemy strzelać gole. Możemy strzelić goli nieskończoną ilość w trakcie meczu. Ale są jakieś zasady. I teraz, czy dałoby się kogoś puścić na boisko i żeby dobrze grał w tą piłkę i dobrze strzelał gole, tak jak sobie założyliśmy? Pewnie nie. To też są ramy tam, gdzie trzeba i wolność tam, gdzie trzeba. Mogę dojechać, gdzie chcę, ale są pewne zasady, w jaki sposób się poruszam. Nie jadę po chodniku, jadę tym czarnym, co się nazywa asfalt, przepuszczam ludzi na światło, na czerwonym się zatrzymuje. I teraz to zobaczcie, jak budujemy firmę i nie zrobimy takich zasad, mało tego, nie skomunikujemy ich, jaka jest szansa, że ludzie będą jechali w taki sposób, w jaki sposób my wymyślimy, że będą jechali. Samo zatrudnienie super ludzi, którzy nie znają zasad ruchu drogowego i powiedzenie im jedź, bo dobrze się spisywałeś w innym miejscu, gdzie pływałeś statkiem, to se nie da. I to jest rola przedsiębiorcy. Zbudowanie, tak przedstawienie dylematu, żeby ludzie po pierwsze brali te same rzeczy do pewnych rodzaju ram i podejmowali decyzje, i są ramy, i w środku jest wolność. W jakikolwiek sposób realizujemy te założenia, natomiast jakiekolwiek rozwiązanie poza tymi ramami nie jest ok. I obserwuję, że w wielu firmach, łącznie w naszych przez wiele lat, nie było jasno komunikowania tych ram. Była takie podejście, które często pewnie słyszycie, zatrudnij dobrych ludzi i daj im wolność. To nieprawda, to może być katastrofa. Bo zatrudnienie dobrych ludzi, powiedzenie graj w piłkę, bez wytłumaczenia im, jak gramy w piłkę, do czego zmierzamy, kiedy jest dobrze, kiedy jest źle, prowadzi tylko do przepalenia kosztów i do tego, że się okazuje, że coś może nie działać. Więc jeżeli staniecie przed taką decyzją, że potrzebujecie w krótkim czasie podjąć 100 dobrych wyborów, bo dobrych wyborów to jest zatrudnienie 100 dobrych ludzi, to musicie zminimalizować szansę na fail i zmaksymalizować szansę na wejściu, na to, że to będą dobre osoby. Czyli jeszcze raz, zmaksymalizować szansę, że to już dobre osoby do was przyjdą, czyli komunikacja zanim te osoby przyjdą oraz komunikacja, gdy te osoby już są, żeby jak najszybciej sobie powiedzieć, że to nie działa, żeby nie przedłużać już trwania w razie czego w złym wyborze. Inny case, jaki widzę, to jest często wśród startupów jest taka... diabolizowanie, jeżeli to jest dobre słowo, jeżeli takie słowo w ogóle istnieje, korporacji. Nie, jakby tak nie pracujemy, tak nie robimy, bo tak robią korpo. My nie chcemy być korpo, my jesteśmy totalnie po drugiej stronie. Ale te korpo dlaczego są duże. Jest wiele rzeczy, które robią świetnie i totalnie trzeba robić. Na przykład, kiedy widzę startup, który absolutnie opiera się rękami i nogami, żeby nie robić procesów, to po prostu sobie sami zabijacie potencjał swojego sukcesu. Bo jeżeli jest już wspomniane 100 decyzji podjętych w firmie, te nowe 100 osób przyszło w krótkim czasie, to niekomunikowanie pewnego standardu. Proces to jest nic innego jak standard. To jest trzymanie kciuków, że wszyscy będą robić dobrą robotę, zgadując jak się gra w piłkę. To taka moja... No i teraz mamy bardzo ciekawy czas. Gdybym pewnie to samo wam teraz opowiadał rok temu, pewnie byłoby to co innego. Pewnie domyślacie się, o czym mówię. To jest bardzo zmiana paradygmatu, w jaki sposób fundusze inwestycyjne inwestują w startupy, w rynek i tak dalej. Kiedyś, czyli pół roku temu, liczyło się tylko kto jak szybko rośnie. Jakiekolwiek pieniądze byście przepalali, to miało już mniejsze znaczenie, bo zawsze był ktoś chętny, bo kapitał był tani, żeby dać wam pieniądze. Teraz liczy się już bardziej to, co robicie też z tych pieniędzy. Liczy się wasza pierwsza marża, liczy się wasz bottom line, czyli ile wam zostaje po waszych kosztach stałych. I to prawda, że ciągle bardzo szybko rosnące projekty są w stanie pozyskać tylko na tym trendzie top line finansowanie,
ale dużo bezpieczniej i dużo bardziej smart jest być tym projektem, który w sposób taki stabilny rozwija się, czyli rośnie, ale nie sprzedaje $1 za 95 centów. Już teraz nie można sprzedawać usług taniej niż się kupuje, przerzucając tira węgla i mówiąc, że teraz ma się już 5 milionów przychodów, by się sprzedało jeden pociąg węgla. Teraz jest ważne, ile z tego pociągu węgla zostaje wartości dla inwestorów. Jeżeli nie słyszeliście o takiej zasadzie, nazywa się Rule of 40. Teraz powiedziałbym, że jest bardziej to Rule of 80, ale już tłumaczę wam, na czym to polega. Rule of 40, jeżeli macie fundusz inwestycyjny, on często nie inwestuje tylko w jedną branżę. Inwestuje w automotive, w marketplace, w health tech. I on potrzebuje jakiegoś jednego wspólnego mianownika, w jaki sposób można porównać te projekty do siebie. Czy one są ciekawą inwestycją, czy nie. Rule of 40 polega na tym, żeby dodać procentowy wzrost tego startupu rok do roku z procentowym burnem, z procentowym paleniem pieniądza, jaki ten startup ma. I jeżeli to było powyżej 40, niezależnie jaka branża, to była fajna liczba. Czyli jeżeli rośliście 100% rok do roku i paliliście 50% waszych przychodów, to Rule of 40 w waszym przypadku wynosiło 50, więc powyżej 40, więc jest super. Jeżeli rośliście 100% rok do roku i paliliście blisko 100% tego, co mieliście w przychodach, no to byliście na zero, więc wspólny mianownik do porównania projektów przez fundusz wychodziło, że jesteście słabym targetem do inwestowania. Teraz powiedziałbym, że zasada jest ta sama, ale to Rule of 40 zmieniło się w Rule of 80. Czyli wasz wzrost minus pieniądze, które palicie procentowo, muszą łącznie dać 80, żebyście byli takim powyżej tej linii, że fundusz chce w was zainwestować. A koniec końców, jesteśmy teraz w realiach, gdzie startupy przestają znaczyć startupy, że są czymś innym niż biznes. Więc życzę wam, żebyście w szkole pionierów wychodzili jako osoby, jako pionierzy, które będą robiły twardy, kapitalistyczny biznes, a nie startupy. Bo czasy się zmieniły, może wrócą, ale warto być gotowym na to, z czym wychodzicie z dzisiejszymi rozwiązaniami na rynek. Cieszę się, że było dużo health-techowych rzeczy. Jeżeli będę mógł w jakikolwiek sposób pomóc, to polecam się, czy pytaniami teraz, czy zawsze na kontakt. Więc jeżeli mamy czas na pytania, to bardzo chętnie. Jeżeli nie, a może w trakcie przerwy lingowej będzie to na pewno wygodniejsze dla wszystkich tych, którzy krępowali się na sali. Więc bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to... Bardzo dziękuję. To mówił Paweł Sieczkiewicz, prezes Telemedii i pionier również. A propos tego finansowania startupów, kiedyś byłem zaproszony do oceniania startupów, które powstawały przez pół roku w Akademii Jana Kulińskiego. Czymś, co mnie szokowało zupełnie u młodych ludzi, którzy przygotowywali jakieś projekty biznesowe, to była taka powtarzalność przy pytaniu, w jaki sposób chcecie to sfinansować, to każdy mówi, no z funduszu średnio. I to tak patrzyłem na to, kiedy kolejna osoba odpowiada, z funduszu się weźmie. 3-4 miliony, tak, z funduszu. No, mówię, super, najpierw przekonaj swojego ojca, żeby ci pożyczył. Bo to jest chyba, jeżeli to zainwestuje, to obcy człowiek z pieniędzmi również. Co teraz przed nami, drodzy Państwo? Przed nami teraz, jak widzieliście dyskretnie, niepostrzeżenie, jeżeli opuściło salę, aby móc wybrać zwycięzców. Przed nami krótka przerwa, na którą za chwilę Was zaproszę. Przypominam o wszystkich możliwościach głosowania. Specjalne, jak rozumiem, naklejki można będzie odebrać przy rejestracji. Co daje ten głos? Wyraża on vox populi w stosunku do projektów, które są realizowane. Natomiast nie wiedzą po prostu. Wiecie, każdy z Was może dać swoją opinię na ten temat. To nie jest. Nie mamy w specjalnej puli 5 milionów euro, które rozdysponowujemy między startupami.
to chodzi tutaj o waszą, chodzi tutaj o waszą ocenę. To może być przydatne dla tych projektów. Poznacie, wiecie się, jaką decyzję podjęło jury w kwestii zwycięskich startupów, które otrzymają, przypomnę, podzielone, więc zostanie pula 110 tysięcy złotych, jak również bilety na Slash i na kursy w fińskim Uniwersytecie Aalto.
Zaczniemy jednak, ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia. A właśnie, a propos jedzenia. Widzę, że część już odkryła źródło alkoholu, które znajduje się po wyjściu z sali w lewo i na końcu korytarza w lewo, mniej więcej w tym miejscu. To jest, tam również znajdziecie mityczne skrzynki do pisania głosów, które są oznaczone nazwami z pomysłów, które były prezentowane. Tam możecie oddawać głosy przez czasie części networkingowej. To już jest kwestia naszych pomysłów i zespołów, co, w jaki sposób te głosy wykorzystają, czy będą się je ogłosić w trakcie spotkania, czy wezmą po prostu te myśli do siebie i będą się starali z nią zasnąć. Teraz natomiast zaczniemy od wręczenia certyfikatów, czyli tego, co przysługuje wam najbardziej. Dowód ukończenia Szkoły Pionierów PFR. Certyfikaty wręczać będą Elita Kluczkowska, dyrektorka Departamentu Rozwoju i Innowacji Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Aleksandra Sroka-Krzyżak. Chief of Staff również w Allegro, przedstawicielka partnera strategicznego tego projektu, jakim jest Szkoła Pionierów. Bardzo proszę o odczytywanie. Procedura będzie wyglądała następująco. Panie będą odczytywać imię i nazwisko każdej osoby. Nie wszyscy są oczywiście, ale prosimy o podchodzenie. Na scenie, myślę, że możecie też stanąć. Na scenie, no właśnie, może tak. Będziemy robić też zdjęcia, żebyście mieli na pamiątkę, więc poprosiło dobre tło. Słuchajcie, będziemy, wszystko jest ustawione alfabetycznie, postaramy się zrobić to jak najsprawniej, więc zapraszamy. Ja będę może mówiła, kto jest, później się i przygotowuje się następna osoba. Zaczniemy od pani Moniki Bijaty. Gratulacje. Odbiór certyfikatu, zdjęcie było wykonane. Wspólna fotografia. Panie Piotrze! Panie Piotrze, no. Słuchajcie, musimy to szybciej i sprawniej robić. Tak, kolejna osoba. Daniel Cieślak, a przygotowuje się Sonia Demianik. Panie Danielu, gratulacje. Pani Sonia, a przygotowuje się pan Mateusz Dworak. Pan Mateusz Dworak, a przygotowuje się pan Bartosz Frycz. Aleksandra Gaweł. Zapraszamy panią Aleksandrę Gaweł i pani Sabina Górska i pan Paweł Janusiak zaraz. Zapraszamy pana Pawła Janusiaka i pana Bartosza Janusza za chwilę. Panie Bartoszu, zapraszamy do nas i pani Anna Krawczyk zaraz. Pani Anno, zapraszamy, a przygotowuje się pan. Pani Anna.
Janna Kamińska i pan Adrian Kołodziejczyk. Przemysław Marciniak może się przygotowywać. A pan Tomasz Mark. Pan Przemysław Marciniak. Gratulacje. Pani Katarzyna, zapraszamy. Bardzo Kłyskawa. Pani Bartoszu, zapraszamy. Krystian Kutnik. Pani Krystianie, tutaj do nas. Maciej Sacha. Zapraszamy panie Macieju do nas. Katarzyna Piechnik, zapraszamy. Pani Katarzyno. Przygotowuje się Agnieszka Razin. Pani Agnieszko, zapraszamy do nas. I zapraszamy też już Andrzeja Salskiego. Panie Andrzeju, zapraszam. Karolina Sasin-Kowalska. Pani
Super. Jeszcze raz wszystkim bardzo gratulujemy i chyba zbliżamy się, panie Marcinie, do tego momentu. Ale tam jakieś panie, i znamy się tyle lat. Słuchajcie, ale mogłoby zostać na scenie w zasadzie, bo zapraszam was jeszcze raz. Ale cały czas zapraszam na scenę, bowiem jeżeli podjęło decyzję. Decyzje skutkujące znaczącymi konsekwencjami finansowymi. Do mnie zapraszam, naprawdę nie bójmy się siebie. Przypomnę, że spośród 8 zespołów, które prezentowały swoje przypominam to przede wszystkim naszym widzom, którzy oglądają nas za pośrednictwem LinkedIna na kanale PFL Ventures. Witamy was serdecznie. Wydrukowaliśmy bardzo duże czeki, żebyście mogli zobaczyć to z daleka. Przypominam, że jeżeli wybierało spośród 8 projektów, które zostały wytypowane do prezentacji w czasie gali finałowej, 5. edycji w Szkoły Pionierów PFR, musiały wybrać 3 zwycięzców, wśród których podzielono, tak jest, 50, 30 i 30 tysięcy złotych na każdym z tych czeków. Ładnie wyglądacie. 110 tysięcy razem. Domyślam się, że obrady były bardzo burzliwe. Dużo mówiłyście, panie Tomże Maciek, powiedz, co stanowiło największy problem w wyborze zwycięskiej ekipy? Problem stanowiła różnica zdań, ale doszliśmy do porozumienia. Bardzo dobrze, mamy nadzieję, że takie porozumienie będzie opracowywane także na innych polach naszej działalności. Panie Łukaszu, wiele pytań zadawałeś, szczególnie w medycznym pomysłom. Jakie twoim zdaniem są największe, jaki problem najczęściej widziałeś w twojej ocenie spośród tych projektów, które były przedstawione? Produkty. Jak zawsze to jest produkt i zespół. I z tego wychodzi potem też plan na biznes. I tak naprawdę tutaj to są połączenie tych elementów, dlatego też moje pytanie o go-to-market i product-market fit tak często się powtarzało. A to znaczy, czym jest problem w produkcie? Czy ten produkt tak naprawdę mamy w tej chwili już opracowany przez zespoły i czy ten produkt będzie, ma miejsce być sprzedawany na rynku, jak go wyceniamy i czy ten produkt jest skalowany? Zacznijmy od, kto będzie was ogłaszał decyzję? Dobrze. W takim razie zacznijmy od Łukasza. Zaczniemy od nagrody niespodzianki, nagrody specjalnej, bo jak tutaj Maciek mówił, że były bardzo gorące obrady i nie mogliśmy dojść do porozumienia, dlatego stworzyliśmy nową kategorię, ekstra. Ale była zrzutka na tę kategorię? W takim razie my jako fundusz tutaj zasponsorujemy tą nagrodę i to będzie nagroda specjalna, bo bardzo wierzymy w zespół i myślę, że ten zespół ma przed sobą przyszłość i wiele lat pewnie zobaczymy, kiedy ten jeden właśnie swój dobry produkt wypracuje i opracuje, ale żeby im pomóc w opracowaniu tego produktu, my jako Montis Capital chcemy ich do tego zachęcić i dlatego patrzymy na spektrum. Myślę, że robicie bardzo fajne, ciekawe rzeczy. Chcemy was, my jako zespół Montis Capital przedstawimy was do naszych spółek portfelowych biotechnologicznych Proteon, Fresh Inset i Bios, żebyście tak naprawdę też mogli z nimi porozmawiać i może się okaże, że będą w takim razie będziecie mogli jakiś staż z nimi zrobić albo przeprowadzić badania. To już my osobiście tutaj się tym zajmiemy i to proszę o tak potem ze. Panowie. Częściowo są te zespoły, które od wielu lat pracują nad danym produktem i były też zespoły, które stworzyły
zaczęłeś się tutaj. I myśmy, jak pytałeś o problemy, to myślę, że problemem jest było wyważenie tych dwóch rzeczy, czyli czy bardziej patrzymy na gotowość produktu i wtedy trochę zespoły z długim stażem mają pewną przewagę, czy patrzymy na progres i na to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich miesięcy. Ja w tym biznesie startupowym widzę, że pivotowanie i ciągłe zmiany to jest absolutnie cecha konieczna w biznesie i jeżeli zespół się nie zmienia, to bardzo mała szansa, że taki startup się utrzyma. Trzecie miejsce ma zespół, który wydaje się, że ma bardzo fajny, merytoryczny produkt, na którym już dość długo pracuje i jest to zespół Micronauts. Jeszcze bardziej by wasz produkt poprawił, ale gratulacje, bo to jest bardzo ciekawy koncept i myślę, że ma dużą szansę w biznesie. To na chwilkę odłożymy te czeki pozostałe, a prosimy o przekazanie, uroczyste przekazanie nagrody. Jeżeli chodzi o drugą analogiczną... Za sekundę, dajmy im się nacieszyć. Przepraszam, to pan redaktor... Niech mają te sekundy. Teraz kolejna nagroda, druga nagroda, kolejne 30 tysięcy złotych. Tak. Drugą nagrodę o tej samej wartości również postanowiliśmy przyznać spółce, która zdaje się, że działa już od jakiegoś czasu i rozwija swój produkt, a tutaj w programie edukacyjnym Szkoła Pionierów miała okazję go rozwinąć, dopieścić, uczesać. Nie chcę się silić na jakieś tutaj bardzo głębokie przemyślenia. Myślę, że spółka dotyka bardzo istotnego społecznie problemu, można to określić, czy ma to taki charakter mocno impaktowy i myślę, że tego rodzaju inicjatywy z pewnością warto wyróżniać. Nie przedłużając, chcielibyśmy tą nagrodę dedykować dla spółki Emoti. Niech się podpiszą też twarzą pod tym, na co zagłosowali. Bardzo dziękujemy w takim razie. Raz jeszcze wielkie brawa. A 50 kafli wędruje do? Bólem przekazuję. W sensie. Ale ból jest z każdym miesiącem coraz mniejszy, biorąc pod uwagę inflację. Z bólem, ale też z radością, bo zawsze pod koniec takich programów rozpoczyna się coś nowego. I myśląc o zwycięzcy, chyba tak wszyscy w jury zgodziliśmy się, że szukamy ludzi, którzy zaczną w Szkole Pionierów, ale będą dalej tą ideę starali się doprowadzić do końca. Więc braliśmy mocno pod uwagę, jaki zespół największą pracę wykonał podczas Szkoły Pionierów. I z ogromnym szacunkiem podchodziliśmy do zespołów, które zajęły drugie i trzecie miejsce, biorąc pod uwagę to, ile wypracowali przez ostatnie swoje lata. Ale Szkoła Pionierów to program, gdzie wychodzisz ze swojej bańki, otwierasz się na różną współpracę z ludźmi, z którymi nie zawsze się znasz i zgadzasz, bo właśnie z takiej różnorodności najczęściej wychodzi najwięcej ciekawych rzeczy. I tak jak Ola powiedziała, rzeczywiście będziecie jeszcze pivotować i skąd my też zakładamy, że ten zespół może pivotować, ale swoją postawą
swoim zgraniem, zaangażowaniem pokazał, że będzie chciał dalej to dowieść. To chyba wydaje się najważniejsze w sukcesie biznesowym. Dlatego pierwszą nagrodę dajemy NZK. Następuje wręczenie nagrody. Gratuluję serdecznie. Słuchajcie, za 2 lata widzimy was w Rossmanie. Małe gniezdko. Chwila dla reporterów. 50 tysięcy złotych. Przyznanie wam takiej kwoty. Tak, do picza byłem na pewno bardziej przygotowany, ale bardzo serdecznie dziękuję. I w sumie najpierw zacznę od zespołu, że Sonią, Piotrze naprawdę i nowo dołączony do nas Michał. Bardzo serdecznie wam dziękuję za współpracę, bo to było po prostu cudowne z wami pracować. Dziękuję PFR-owi, także tutaj też szczególne podziękowania dla gości, dla Marysi za współpracę, dla partnera strategicznego. No, gratuluję też wszystkim pionierom, bo to jest tak naprawdę wasz również sukces, że tutaj dotarliśmy, że jesteście w tym gronie. Ja tak personalnie jeszcze chciałbym podziękować Wiktorowi za namówienie mnie do tego projektu. Było warto. Ja również wszystkim dziękuję za wsparcie i poradę. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć w ramach takiej właśnie anegdotki, że nasze wystąpienie tutaj, w sensie wejście na scenę, zapowiedział mały gość, co jakby jest adekwatne do tematyki naszego projektu. Chciałam tylko powiedzieć, że dziękuję serdecznie za wiarę w wielkie projekty, bo to, że zebraliśmy super team i z różnych dziedzin, to wspaniała rzecz, ale to nie jest po prostu zwykła aplikacja czy jakaś prosta rzecz, którą możemy zrobić w miesiąc. I dziękujemy serdecznie za wiarę w nasz know-how i za to, że możemy to dowozić produkty, tak jak tutaj było cały czas mówione na warsztatach. Dzięki wielkie. Pomysłowi. Badania, przypomnę, badania, tak jest, no tak muszę oddać, tak, bo są protokoły. Proszę uprzejmie. No dobrze, za chwilę jeszcze będzie wspólna rodzinna fotografia wszystkich, do której was zaprosimy na scenę. Wręczyliśmy nagrody dla tych pomysłów, projektów, które zostały nagrodzone, wybrane przez jury, rozdzielono 110 tysięcy złotych, będą także rozdzielone wyjazdy do Finlandii, do Helsinek, na slash, a także na zajęcia na uniwersytecie. I jeszcze, drodzy Państwo, wasze głosy. Pytaliście o mityczny sposób głosowania na oddawanie głosów przez was. Przypominam, że te specjalne pojemniki na głosy znajdują się przy bufecie, które znajdziecie je w części. Dojdziecie po zapachu do bufetu. Mamy teraz czas. Za chwilę będzie czas networkingowy. Będziecie mogli korzystać z niego. Nie mówiłem wam tego przed spotkaniem, żeby was nie zapeszać, ale tutaj jest kilku dużych inwestorów na sali. Więc nie zdziwcie się, jeżeli ktoś po prostu przyjdzie i rozsupła woreczek z pieniędzmi. Choć, jak mówiłem, jest to coraz trudniejsze. Teraz serdecznie was zapraszam do wspólnego zdjęcia. Zapraszamy wszystkich nagrodzonych, a później również wszystkich uczestników Szkoły Pionierów do wspólnej rodzinnej fotografii, po czym zaprosimy was już na część nieoficjalną. Proszę powstać. Nagrodzeni najpierw, sami nagrodzeni. Panią fotografkę proszę o
Panią fotografkę. Poproszę o pomoc w ustawieniu zwycięzców na scenie. Raz jeszcze, drodzy Państwo, wielkie brawa dla nagrodzonych.